Siemoneczko. Jesteśmy na polskiej wsi. Jak widzicie, przede mną Ursusik 16-14. Z Amazonką. Rozsiewaczem nawozu. No bo dzisiaj w odcineczku właśnie będziemy sobie dawać nawóz na nasz rzepak tutaj na polu. Trzeba go nawieść, żeby były fajne plony. No i ogólnie chyba dzisiaj wszystkie pola nawieziemy, żeby było 100%. No i pomału będę tutaj starał się powrócić znowu z seriami. Seria z lipinek na pewno, bo tam już naprawdę mam bardzo dużo nagrane. Znaczy w takim sensie, dużo świnów wrzuciłem. Nie szkoda mi tego po prostu zostawiać już. Niech tam będzie co będzie. No i tą serię zacząłem, no to już warto też ją tam kontynuować. Tak więc myślę, że na razie te dwie serie, może coś ruszy ten kanał. Myślę odcineczki dawać tak, no może 2 w tygodniu filmy. Ale to jeszcze się okaże. Chciałbym ruszyć z aktywnością, to i może na kanale to będzie większa aktywność. No zobaczymy. Znowu długi czas była przerwa. Ale tak to jest, jak jest po prostu dużo pracy, no to nie ma czasu na nagrywanie. Chociażby nagranie nawet nie ma czasu, co mówić na nagrywanie. To już w ogóle odrębna sprawa. Ale teraz znowu troszkę luzu jest, więc postanowiłem coś ponagrywać dla was. No i tak też czynię. Dobra, wyłączymy sobie, wejdziemy na mapkę. Zobaczmy, jak to pole wygląda. Elegancko, czarniutkie jest całe. Musimy pojechać jeszcze, ujdę tutaj 45. Jest całkowicie załatwiona. A przepraszam bardzo, pozwólcie, że ja sobie skoczę, bo już nawet nie pamiętam, co gdzie rosło. A, bo tutaj była trawa, a teraz rośnie soja. Aha, okej. To teraz by się przydało tutaj trochę jeszcze pojechać za dom. Bo tam jest tak jakoś nie do końca ogarnięte. Czy bardziej to mi chodzi o ten mały kawałeczek, co jest tam. No ale ten też trzeba. No to już przejdziemy na ten, a później ten malutki pojedziemy. No i jeszcze będzie trzeba jechać tam na to pole koło stawku. Tam też się udamy.
widzę drzewo wycięte. Bo ja je wycięłem. Znaczy na pewno ja na samo siebie, na pewno by tam nie było. Ale dlaczego? Nie wiem, może w odcinku było. Nie wiem, dlaczego to drzewo jest wycięte. Wieczór się robi. Słabo widać, gdzie było nawiedzione, a gdzie nie. Przejdziemy tak w środeczku trochę. Dobra. Tu już najprawdopodobniej będzie trzeba objechać. Gdzieś tu. I zaraz na mapie sprawdzimy. Widzę, że ciągnik by się sprzedał naprawić, a czy ja mam tutaj garaż? Czy warsztat? Proszę mi pokazać to pole. Gdzieś tu był jakiś bubel. I tam gdzieś jest również. Okej, no to teraz jedziemy naprzeciwko, na pole. Tutaj je dopryskamy. Nasze malutkie pole pszeniczki. No i dobra, musimy brać nasze pole 39. No więc myślę, że tu przez gospodarstwo przejedziemy. Nawozu jeszcze mamy dużo, to nam na spokojnie starczy. Przejedziemy sobie tędy. Stój! O, będzie bum. No to fajnie. Tak to jest jak słabe hamulce. No i dobra. A co tutaj posadziłem? Ja już to nie pamiętam. Owies. No dobra. Poprzeczniaczek.
przejedziemy sobie. Tak, pierwszy przejazd. Tu zrobimy drugi przejazd. I myślę, że powinno być ok. Takie odległości od siebie. Tu będzie podwójnie, ale to nic. Może lepiej odda. Dobra, no dajcie mi tylko sekundę, jak to wygląda. Super. O! Od razu jaśniej. No i jedziemy sobie na farmę. Tak więc jak widzicie, już elegancko mamy wszystko. Dobra, teraz stój. No, widzicie, jakie te hamulce są? No, jest warsztat. No to jeszcze. Jeździemy sobie tylko naszym sprzęciorem. Tu wąsko jest. O. No i takim akcencikiem zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do następnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć.